Boże mój, dobry tu lud, bogobojny, ufny tobie i ludziom, a jaka piękna ziemia, ziemia kołbielska, pachnąca kwieciem i chlebem. Gdy ucho do niej przyłożyć, słychać szum wierzb, grusz, co samotnie stoją w polu i dają wytchnienie żeńcom w upalne dni, a i dziadom wędrownym, aj, ratunek. Mówię ci, że najprościej będzie prosto i za kapliczką w prawo, na joście. No, nazad i w lewo. Nie, za kapliczką w prawo i możemy podjechać niezauważeni. W lewo. Nie, tędy będzie krócej, tam przy patoki będziemy łazić. Nie, za kapliczką w prawo, tak, prawda? Mama, pomocy, ratunku! Ojcze, ratunku! Chłopaki, dosyć! Wystarczy! Chodź tam na poczęstunek! Mata, po jednym zapraszam. Na zdrowie! Za urodę! Macie, na zdrowie. Za urodzaj! Za wszystko! Proszę, zdrowie! Rysza. Za wszystko najlepsze! Proszę bardzo! No! Jeszcze po jednym, dobrze, chłopy. Matka, rwij kiełbasę. Macie. Lany poniedziałek był zawsze bardzo dobrą porą na to, by bliżej poznać pannę i jej rodziców. By pokazać, że chłopak interesuje się ich córką. No po takiej demonstracji bez przeszkód szykowano już swaty i z rękowiny. Muzyka.
Podobuje się? Jest taka kolorowa. Kupię ci. Nie trzeba, mam pieniądze, tatko dał. Ale ja chcę. Powiadam, że nie trzeba. Po ile ta chusta? Piątaka. Dojdź. Kobielski targ, ustanowiony specjalnym ukazem samego cara, przy lubelskim handlowym szlaku pełnił funkcje nie tylko targowe. Owszem, w każdy czwartek do dziś dnia jest to miejsce spotkań gospodarzy, kupców i handlarzy. Kiedyś jednak, gdy czasu nie marnowała telewizja, było to miejsce spotkań młodych. Tak, młodych, którzy na co dzień zajęci pracami w obejściu nie mieli czasu spotkać się, pogadać, pozalecać. Otwarte! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można wejść? Jeśli z dobrym słowem, to prosimy. No, dobrym, nawet bardzo dobrym. Macie dorodną córkę, no to przyszliśmy o nią potargować. Jest tu ze mną młody Zduńczyk, znacie go. Dobry chłopak, robotny, nie hulaka, no i przyszły gospodarz. Ojce dają mu 8 murg dobrej ornej ziemi. No i te 2 morgi łąki pod lasem też dorzucą. Zna już waszą córkę, no i widać, że młodzi mają się ku sobie. No to dacie mu swoją córkę? Nie będziemy stali na przeszkodzie. Zino, powiedzcie, gdzie młodzi będą gospodarzyć? U Zduńczyków? Czy u nas? No, pierwej u ojców młodego. A jak się pobudują, a i wy groszem wspomożecie, no to będą na swoim. No to jak tak? To do stołu siadojta. Pogodamy! Thank you.
No, to na zdrowie. Za młodych. No, jak tam. Proszę, proszę, częstujcie się, córka sama piekła. Dobre. Przyzwoleniem na dalsze pertraktacje bywał zawsze poczęstunek z wódką i spełnienie stosownego toastu. Dopiero wówczas zaczynano zachwalać zalety młodych. Swat konkurenta, rodzice zalety córki. Rozmawiać o majątku, ustalać datę spotkania rodziców, by potem ustalić datę ślubu. W dniu ślubu druhny stroiły pannę młodą, a drużbowie pana młodego. Dziewczyno ma złolu, wychód dziewczyno ma złolu.
Czy zezwolita przestąpić próg? Nie zezwolimy! Czy zezwolita przestąpić wasze progi? Nie! Czy zezwolita, czy nie, i tak chcemy wejść. Zezwolimy! Thank you.
I oto się wydarzyło. Młodzi i piękni. Niczym te soczyste kwiaty, co na łąkach rosną i zdobią łany zbóż. Związali się w bukiet, który proboszcz stułą przewiązał, przyjmując ślubowanie do zgodnej miłości i wierności. Wyrośli tu, na kołbielskiej ziemi i los sprawił, że się spotkali. Były zaloty, swaty, zrękowiny, a gdy rodzice się domówili, dziś ślub i za chwilę wesele. Huczne, oj huczne, bo dla całej wsi sprawione, a i gości z okolicy nie zabraknie. Same figury przyjadą, bo to zacni gospodarze są, znani w całej okolicy. Już za chwilę rodzice panny młodej i pana młodego przywitają nowożeńców chlebem i solą. A starsza druhna będzie pytała pannę młodą, czy aby na pewno dobrze zrobiła, za mąż wychodząc. A potem, jak każe tradycja kołbielska, wianek, oczepiny, przyśpiewki kucharek, no i zabawa, co potrwa pewnie ze 3 dni. Mam nadzieję, że i dziada wędrownego zaproszą. Najadłbym się dosyta. A i gorzałeczki, jeśli do kieliszka naleją, nie odmówię, by wypić za zdrowie młodych. Pani młoda, co wolisz? Chlip, sól czy pana młodego? Chlip, sól i pana młodego, żeby robił na niego.